Chwała Bogu, który zachował i moje, i twoje życie, drogi bracia i siostro, abyśmy w tym dniu, kiedy zgromadzamy się, dać nam możliwość jeszcze raz w naszym życiu zbliżyć się do Boga, bo w Nim mamy wszystkie źródła naszego życia. Przez Jezusa Chrystusa mamy tą wspaniałą łaskę Bożą. To cudne odkupienie. I dzisiaj dałby Bóg, aby w każdym sercu znowu ożyła ta iskra wiary, która tli się w naszych sercach, abyśmy nasze spojrzenie, nasz wzrok skierowali na ten krzyż haniebny, na którym między niebem a ziemią zawis niewinny Baranek Boży, Syn Boży, Zbawiciel świata. I jak autor jednej pieśni w rosyjskim języku mówi: kto podniesie swój wzór na Chrystusa na krzyżu, tot получит покой в полноте. И рефрен: взглянь, грешник, взглянь на раны Христа, на терновый венок, и познай, как в любви он высок. Смотря на то, что совершилось на Голгофе, мы убеждаемся, что это могла сделать только безмерная Божья любовь, аби твой и мой грех был причиной смерти Сына Божьего. To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech. Każdego z nas osobna, Syn Boży, umierając, dokonał odkupienia. Da Bóg nas na wieki prościł o Chrystie. Bóg nas od gibeli spas. I dlatego chcemy nasz wzrok skierować na to szczególne wydarzenie w historii ludzkości. Bo wszyscy zgrzeszyli i nie dostawało im chwały Bożej. I jedyna możliwość, która była u Boga, zbawić mnie i ciebie, to ofiara Syna Bożego. I niech Bóg przez Ducha Świętego przybliży nam to wydarzenie, abyśmy wiarą mogli to wszystko przyjąć jeszcze raz w naszym życiu dla naszego uświęcenia, dla odnowy naszego ducha, aby ten symbol krwi i ciała wniósł w nasze życie ten posiłek duchowny,
ciało Chrystusa, to chleb, który przyszedł z nieba. I zwróćmy naszą uwagę na te słowa, które zostały zapisane dla nas w Ewangelii Świętego Jana w 19 rozdziale. Może wezmę ostatni wiersz 18 rozdziału. Zawalali znowu wszyscy nie tego, ale Barabasza, a ten Barabasz był zbójcą. Wiemy, że był ten zwyczaj, że Piłat miał możliwość odpuścić Syna Bożego niewinnego, ale w Bożym planie było inaczej. I było dwóch, Barabasz i Jezus. Barabasz to symbol mnie i ciebie, bo nasze grzechy zasługiwały na Boży gniew, na Bożą karę, ale Barabasz doznaje uwolnienia, a Syn Boży, jak czytamy niżej, wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał go ubiczować, a żołnierze upletli koronę z ciernia, włożyli mu ją na głowę, przyodziali go w płaszcz purpurowy i podchodząc do niego mówili: witaj, król żydowski, i wymierzali mu policzki, a Piłat wyszedł znowu na zewnątrz i rzekł im: oto wyprowadzam go do was, abyście poznali, że w nim żadnej winy nie znajduję. Wyszedł więc Jezus w koronie cierniowej i w płaszczu purpurowym i rzekł im Piłat: oto człowiek. A gdy go ujrzeli arcykapłani i słudzy, krzyknęli głośno: ukrzyżuj, ukrzyżuj. Rzekł do nich Piłat: weźcie go wy i ukrzyżujcie, ja bowiem winy w nim nie znajduję. Odpowiedzieli mu Żydzi: my mamy zakony i według zakonu winien umrzeć, bo się czynił Synem Bożym. A gdy Piłat usłyszał te słowa, bardziej się uląkł i wszedł znowu do zamku i rzekł do Jezusa: skąd jesteś? Ale Jezus nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc do niego Piłat: ze mną nie chcesz rozmawiać? Czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić cię i mam władzę ukrzyżować cię? Odpowiedział Jezus: nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał. Oto Piłat starał się wypuścić go, ale Żydzi krzyczeli głośno: jeśli tego wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza, każdy bowiem, który się królem czyni, sprzeciwia się cesarzowi. Piłat wtedy, usłyszawszy te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na krześle sędziowskim na miejscu zwanym Kamienny Bruk, a po hebrajsku Gabata. A był to dzień przygotowania Paschy. Około 6 godziny rzekł do Żydów: oto król wasz, a oni zawołali: precz, precz, ukrzyżuj go. Rzekł do nich Piłat: króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: nie mamy króla, tylko cesarza. Wtedy go wydał im na śmierć krzyżową. Wzięli więc Jezusa i odprowadzili go. A on, dźwigając krzyż swój, szedł na miejsce zwane Trupią Czaszką, co po hebrajsku zwie się Golgota, gdzie go ukrzyżowali, a z nim innych dwóch z jednej i z drugiej strony, a pośrodku Jezusa. A Piłat sporządził ten napis i umieścił go nad krzyżem, a było napisane: Jezus Nazareński, król żydowski. A napis ten czytała wielu Żydów, bo blisko miasta było to miejsce, gdzie Jezus został ukrzyżowany, a było napisane po hebrajsku, po łacinie i po grecku.
Mówili wtedy arcykapłani żydowscy Pilatowi, nie pisz król żydowski, ale że on powiedział, jestem królem żydowskim. Odpowiedział Pilat, co napisał, tam napisał. A gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, wzięli szaty jego i podzielili na cztery części. Każdemu żołnierzowi część i z wierzchnią suknię. A ta suknia nie była szyta, ale od góry cała tkana. Wtedy rzekli jedni do drugich, nie krajmy jej, rzućmy losy o nią, czyja ma być. Aby się wypełniło pismo, które mówi, rozdzielili między siebie szaty moje, a o suknię moją losy rzucali. To właśnie uczynili żołnierze. A stały pod krzyżem Jezusa matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Potem rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie. Potem Jezus, wiedząc, że już wszystko wykonało, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział: pragnę. A stało tam naczynie pełne octu. Włożywszy więc na prętych z sopu gąbkę nasiągnięte octem, podali mu do ust. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby więc ciała nie pozostawały przez sabat na krzyżu, albowiem dzień tego sabatu był uroczysty, Żydzi prosili Pilata, aby im połamano golenie i zdjęto je. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie pierwszemu i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. A gdy podeszli do Jezusa i ujrzeli, że już umarł, nie połamali golenie jego, lecz jeden z żołnierzy włócznią przebił bok jego i zaraz wyszła krew i woda. A ten, który to widział, dał o tym świadectwo, a jego świadectwo jest prawdziwe. I on wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. To bowiem stało się, aby się wypełniło pismo: kość jego nie będzie złamana. A na innym miejscu mówi pismo: zobaczą, kogo przebodli. I on wie, ten uczeń, który to mówi, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Jak ważne jest dzisiaj każdemu z nas, abyśmy przyjęli to do serca, Bożą, głęboką wiarę, że tak naprawdę to się stało, że za mój grzech umierał haniebną śmiercią Syn Boży. Bo jeśli tylko w naszym życiu to się zamieni w jakiś obrządek, to nie będziemy mieli korzyści, nie będziemy otrzymywać tej mocy do zwycięskiego życia nad grzechem. A dla nas jest tak niezbędna Boża moc, która spływa z Golgoty dla zwycięskiego życia nad grzechem. Krew Jezusowa poprzez wiarę ma moc oczyszczać serce,
Grzesznika, który szczerze pokutuje w swoim życiu, który wiarą przyjmuje Boże przebaczenie. Nam apostoł Paweł pokazuje, że naród izraelski, kiedy nie przyjmował wiarą zwiastowanego dla nich słowa, ono nie przyniosło dla nich żadnego skutku, żadnej korzyści z tego nie mieli. Poginęli na pustyni. Dzisiaj Słowo Boże słyszymy, czytamy. Jakże niezbędne jest w tym wszystkim, abyśmy wierzyli temu, co Bóg mówi do nas poprzez swoje Słowo. Niech Bóg błogosławi nas w tym zgromadzeniu, abyśmy odczuli Jego dobroć, Jego łaskę, Jego ciepło, Jego moc przebaczającą, która płynie z krzyża Golgoty, z głębokich ran i z przebitego boku płynęła czysta, niewinna, święta krew. Ona ma moc oczyścić i moje, i Twoje serce. Dlatego w naszej modlitwie nasze spojrzenie niech utkwi na tych ranach, na tym czerniowym, na tej czerniowej koronie, która była na głowie Syna Bożego, i abyśmy doznali Bożej łaski, Bożego oczyszczenia. Wejrzyjmy w samych siebie. Popatrzmy, jak często jeszcze nam nie dostaje sił, aby we wszystkim podobać się Bogu. W naszej modlitwie zwróćmy nasz wzrok na Jezusa. Jest moc. Skorzystajmy z niej poprzez naszą wiarę. Bóg jest gotów nas ratować, nam pomagać, nas podnosić, nas ożywiać i oczyszczać. Niech będzie Jego imię uwielbione w tym zgromadzeniu. Amen.